Dzień dobry, mówi Państwu tradycyjnie Robert Dzięba. Witam w kolejnej odsłonie czterech pór miasta. Przypomnę, że mamy jeszcze zimę, choć pisaliśmy już na portalu miastokołobrzeg.pl, że po części mamy wiosnę. Mowa tutaj o rosnących w parku, między innymi Jedności Narodowej, przebiśniegach. Ale proszę się nie łudzić, jestem przekonany, że zima nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa. A skoro tak, to proszę Państwa, witam naszego gościa, naszą koleżankę po fachu, Małgosię Maj. Witam Państwa bardzo serdecznie. I chciałbym Państwu powiedzieć, że Małgosia Maj stała się też książkopisarką. A tak. Książkonapisarką. Jest jedna. Proszę Państwa, Weronika zmienia zdanie. To taka ciekawa pozycja. Zaraz postaramy się Państwu pokazać troszkę bliżej, jak ona wygląda. O, może do tej kamery będzie nam łatwiej. Możecie Państwo zobaczyć. Weronika zmienia zdanie. O, zasłoniłem tego rowerka, a nie było to moim celem. Okładka jest prześliczna, zrobiła ją pani Joanna Dobrowska. I chciałam powiedzieć, że jest naprawdę, nawet jeżeli ktoś nie chce przeczytać, a chce sobie zrobić ozdóbkę na półce, czy komuś dać jakiś gadżecik, to mogę śmiało chwalić, bo to nie ja zrobiłam okładkę, ale naprawdę bardzo, bardzo. Ale okładka jest śliczna. Mi się bardzo podoba przede wszystkim kolor, więc to jest najważniejsze. Więc jest już pierwszy czytelnik, który z książką się zapoznał. Proszę Państwa, przyznam się szczerze, że ostatnio miałem trochę dużo pracy i obiecałem sobie, że przeczytam tę książkę przez weekend. No właśnie, i skończyłem na 95. stronie na słowie. Nie pamiętam, kiedy tak przyjemnie spędziłem czas. Już nie pamiętam, kto to mówi, ale mniejsza o to. Niebieski w książce gra dużą rolę. Tak, to prawda. Zwłaszcza oczy niebieskie. Niebieskie oczy urzekły mnie. Dobrze, proszę Państwa, znamy Małgosię Maj jako dziennikarkę Onegdaj Radia Kołobrzeg, jeszcze do niedawna dziennikarkę naszego lokalnego tygodnika Gazeta Kołobrzeska. Jeszcze wcześniej dziennika Miasto. A, to prawda. Kołobrzeskie Miasto. Tygodnik Koszaliński Miasto. Pierwszy prawdziwy dziennik kołobrzeski. Wcześniej jeszcze. Który się okazało. Harcerska, także no niejedną redakcję mam za sobą. No i że tak powiem, medię spod ogona nie wypadłam dziennikarką. To dobrze w takim razie. No dobrze, to powiedzmy sobie tak, jak to się stało, że Małgorzata Maj postanowiła napisać książkę? Mój Boże, ta książka ma, proszę Państwa, ponad 500 stron. Prawie jak Harry Potter. No, zrobiłby się z tego chyba ze dwa roczniki dziennika, czy tygodnika. No właśnie. To jak do tego doszło? Trochę jest. No ja myślę, że w sposób dosyć banalny. Nie wiem, czy to jest aż takie ciekawe, ale w momencie, kiedy przestałam pracować w Gazecie Kołobrzeskiej, w tygodniku, no miałam dosyć dużo czasu, żeby się jakoś ogarnąć i psychicznie, i fizycznie, no bo nie było to najprzyjemniejsze doznanie. No i znajoma mówi, no to przecież dobrze piszesz, napisałaś tutaj tyle opowiadań do radia, no wprawdzie były to dziecięce, ale inne tam pióro moje znała, już też z gazety. Mówi, no to napisz, mówi, coś takiego lekkiego w formie harlekina, poślesz to do wydawnictwa, zobaczymy, co z tego będzie. Tylko mówię, wybierz coś takiego, czego jeszcze nie było. No ja myślę, mówię, dobra. Nie było takich leciutkich opowiadań oczywiście o miłości dla kobiet, bo to miało być tak, że kobieta przeczyta, włoży do torebki, nawet jak zapomni, czy gdzieś to, no to nie będzie tak jakiejś wielkiej tragedii. Czyli taki miał być taki, no, gadżecik do przeczytania. I mówię, dobra. No i posłałam pierwsze na rybkę, pierwsze 40 stron do wydawnictwa. Wydawnictwo powiedziało, że tak, że owszem, że bardzo dziękujemy, ale żeby podjąć jakąkolwiek decyzję, czy tak, czy nie, to proszę napisać całość. Dobra, no więc napisałam całość i czekałam parę miesięcy na odpowiedź. No i w grudniu, to było lato. Potem dopisałam to jesienią, no i w grudniu mam odpowiedź, że nie są Państwo zainteresowani, wydawnictwo, wydaniem tego w takiej formie. Mówi, no to dupa, przepraszam. I nic z tego, i nic z tego nie będzie. Ale okazało się, że pani prezes powiedziała mi, że napisałam bardzo dobry konspekt. I okazało się, że jestem powieściopisarką. No i czym prędzej, do stycznia,
To było jakoś tak przed świętami. No więc przez styczeń dopisałam resztę, rozbudowałam wątki, pododawałam parę jakichś tam szczegółów, które wcześniej w takiej, no bo tak, napisać tak, no to ma być SMS, tak? I z SMS-a musiałam zrobić książkę telefoniczną, powiedzmy. No i tak zrobiłam. No i w lipcu, 13 lipca, w poniedziałek, okazało się, zeszłego roku, trwało to wszystko 2 lata. Okazało się, że wydają. No i dzieciątko przyszło na świat. To dwa lata jakoś trwało tak. Pisanie, tak? Nie. Samo pisanie, jakby tak ten, to było jakieś 2-3 miesiące. Tylko ten cały proces czytania, no już mail, przeszła pani przez pierwszy etap. Ale żeby ktoś tam i ktoś jeszcze musi podjąć część zespołu. Dobra, no to część zespołu podjęła, ale jeszcze ktoś. Bo to oczywiście ja podejrzewam, że każdemu pisarzowi, osobie piszącej, wydaje się, że jego dzieło, jego emocje, jego pisanie jest najważniejsze i powinno być już teraz, na samej górze. A to nie. Więc no musiałam swoje w kolejce odczekać, jak przypuszczam, ale no ale warto było, no. Mówisz, warto było. Proszę Państwa, książka ma ciekawe recenzje. Ja nie znam tych ludzi, którzy piszą te książki, bo to nie oglądam TVN Style. Nie wiem, co to jest portal O Feminin. Nie, to jest portal dla kobiet. Nie, bo książka jest bardzo przyjemna i na pewno chyba przeznaczona bardziej dla kobiet niż dla facetów. Czemu? Tak, ale jak ja mówię, inteligentny mężczyzna sobie też z nim poradzi. Bardzo dziękuję, że mówisz to w mojej obecności. Moje procesory jeszcze nadążają. Weronika, tu ty? Oj, w dużej części, myślę, że tak. Myślę, że jak się pisze pierwszą książkę, to się tego nie uniknie. Zwłaszcza, że no mówię, jak ja postanowiłam coś, czego jeszcze nie było, tak mi się wydawało, osadzić w realiach, ale tak maznąć nie tylko Kołobrzegiem, ale też medycyną, to więc mówię tak, żeby no specjalnie nie szukać, tak, żeby się na czymś nie wyłożyć, na jakimś takim szczególiku, na przykład jakbym, nie wiem, pisała o środowisku komputerowców czy jakichś drukarzy, bym pomyliła offsetnicę z jakąś tam brzywytnicą i co? Więc mówię, dobra, dziennikarka, okej, trochę się znam, dobrze się znam. I ciach, medycyna. Mój tata był lekarzem, ja medycynę zawsze, wszędzie. Z medycyną jako pacjentka, głównie ortopedyczna, miałam do czynienia od dzieciństwa. Mówię, dobra, on ortopeda, ona dziennikarka. No i już miałam rameczki. No i potem... Rozumiem. No dobrze, to przynajmniej... Pędzeleczkiem nakładałam warstewki. Jedno wiemy, tak więc Weronika musi być oczywiście dziennikarką. Tak. No jest dziennikarką, pracuje w dzienniku Zdarzenia. Tak. No. Zdarzenia powstały w mojej głowie, w ogóle nie wiem. Proszę Państwa, od razu trzeba rejestrować ten tytuł. Proszę Państwa, bo jak Polska przeczyta Zdarzenia, mamy wydarzenia, jest mnóstwo tych darzeń informacyjnych, więc proszę Państwa, rejestrujemy Zdarzenia. Zdarzenia. Nie było nigdzie Zdarzenia, dziennik Zdarzenia. Nie, w Kołobrzegu nie było, ale też nie pamiętam, że było. Nie. To od razu konkurencji proponujemy Zderzenia z rzeczywistością. Ale dobrze, Weronika pracuje i coś tam nie bardzo idzie w tej redakcji. Nie, jej redakcja idzie bardzo dobrze, tylko ma pecha do dosyć bardzo specyficznego naczelnego i nie wszystkich do końca rozgarniętych koleżanek. Także ja myślę, że no, nie wdając się w szczegóły, każdy, kto ma szefa, każdy, kto pracuje w jakimś zespole, dopatrzy się w redakcji zdarzeń osób, z którymi sama pracuję. Rozumiem. Czyli bo można... pisząc nie miałam nikogo konkretnego na myśli. Wszystko się urodziło w mojej chrutkiej, jak niektórzy mówią, głowie. No tak, ale jesteś tam ostra, jeżeli chodzi o oceny szefostwa, choć jak piszesz, to świetna gazeta. Tak, gazeta jest bardzo dobra, ludzie ją kupują, no bo... Bo muszą czymś palić w piecach. Nie. Coraz więcej, bo ciepło jest drogie. Ludzie kupują, bo na zewnątrz nie wychodzi, jak co się dzieje wewnątrz. Mhm. Czyli tak jak ktoś ma na przykład jest depresję, jest smutny, wychodzi na zewnątrz i się hi. Tak samo gazeta jest fajna, dobra, z reguły rzetelna,
i po prostu nie czuć tego zamordyzmu, jaki szef stosuje. Mm-hmm. A powiedz, jak już książka doszła do tej redakcji, jak już przeszłaś tam te wszystkie, znaczy do tej redakcji, mówię o wydawnictwie Zyski Spółka, to co powiedzieli, że to no dobre, bo się kwalifikuje, bardzo dobre. Powiedzieli, że jest inne spojrzenie na relacje między matką a córką. No tak, bardzo specyficzne. Tak, że są także inne wątki. I właśnie tu chciałam powiedzieć, że książka była napisana 2 lata temu, kiedy nie było jeszcze żadnego zawirowania o związkach partnerskich. Nie było niczego takiego, żeby osoby tej samej płci się mogły zawierać związki małżeńskie czy partnerskie. A tam żyje sobie para gejów. Bardzo uroczych, sympatycznych, fajowych, normalnych, nie jakichś takich lal, tylko i nie jest to jakaś pochwała gejostwa. Jest to ludzie, są ludzie, są fajni, sympatyczni i inteligentnych para architektów, którzy i są, obydwoje są ojcami. Nie jest to, że jeden jest matka lala, a drugi jest ojciec macho, tylko po prostu. No, to taki smaczek. Co ciekawe, wczoraj mówiłem o tym w biurze prezydenta, bo teraz biuro prezydenta zajmuje się promocją. Nie gadaj. Żeby przeczytali, bo to jest promocja Kołobrzegu, bo to bardzo dużo pada słów Kołobrzeg, bo kiedyś to się za każdym razem, jak była promocja w ogólnopolskiej telewizji, to wszyscy liczyli, ile razy padło słowo Kołobrzeg. Ja nie liczę, bo i na końcu brakuje skorowidza, w którym byłoby napisane Kołobrzeg, Kołobrzeg jest. Tak, jest dużo. Ale myślę, że jeżeli ktoś się spodziewał, że będzie to przewodnik po Kołobrzegu, to nie. Jeżeli będzie tylko i wyłącznie pochwała Kołobrzegu, to też nie. Bo jedna z bohaterek, Marii, Kołobrzegu wręcz nienawidzi, brzydzi się nim. I też to jest napisane. Mhm. Także no tam jest wyjaśnione trochę dlaczego, czy nie jest. W każdym razie no nie jest to hymn na cześć Kołobrzegu. A osadziła w Kołobrzegu, no bo dlaczego nie? Kołobrzeg jest przecież fajny. Ale zbyt wielu takich właśnie gdzieś tam jakichś opisów nie znajdziemy. Nie. Nawet knajpy, w których, które występują w książce, też są wymyślone, żeby nie było, że mam tam jakieś abonamenty potem, no ale czy coś takiego. No bo nie ma błędnej owcy, tak? Nie ma pod błękitnym królikiem, nie ma knajpy węgierskiej, nie ma kulawej mewy, ani złotej cynaderki. No nie ma. No nie ma. To prawda. No to szkoda. No to bardziej pikanterii dodało. Nie, może powstaną takie knajpy, proszę bardzo. Proszę Państwa, Gosia, nie wiem, czy gdzieś trzeba przeczytać, ale ja muszę Państwu powiedzieć, że... No już sobie, no... Tak. No co? No wyobrażam no właśnie, sobie, no co jako faceta by Cię mogło tu przyrajcować. Nawalanie na drugiego faceta. Przecież nie ta łagodna erotyka. Nie. O, ona wcale nie jest łagodna. No właśnie, bo zaczyna się dość taki hardkorowo. Jaki hardkor? No jak nie? No niemalże... Matko! Która? Święta? Ale nie, no wiesz co, jak to jest hardcore, to ja nie wiem, jakie ty filmy oglądasz. Akademia Pana Kleksa. I tam jest hardcore. Cyborgi. Dzieci potem spać nie mogą. No dzisiaj to przecież to nie powinno być kwalifikowane w ogóle do tego, żeby coś takiego oglądać. Puszczać w szkole. A my szliśmy do kina na takie rzeczy. Kalmar. Wiem, że przy tym nie można spać. Także dobrze. A ja to czytam do spania. Jak mi się już oczy zmęczą wczoraj. 95. strona. O Boże. Dobrze się też tym kotem odpędza. Tak jesteśmy nago, wiesz co? Tak, jak tylko kot jest... Dobra, czytaj, a ja się napiję. Już kota nie ma. Ale nie, bardzo mi się podobał fragment, jak ksiądz przyszedł po kolędzie. Muszę powiedzieć, że to taki... Fajne, nie? Bardzo, bardzo przyjemne. No. Ksiądz, człowiek, pamiętam kiedyś, nie wiem, czy będę księdza Zbigniewa Malinowskiego opowiadał, jak chodził po kolędzie, poszedł do takiej starszej babci, a tu też są właśnie takie fajne ujęcia. No tam też, no właśnie, to... Ksiądz człowiek, prawda? Kurczę, tam wszystko jest w tej książce. Ksiądz człowiek. Pamiętam, jak się Zbigniew Malinowski nie mógł wyjść z wrażenia, jak powiedział babci, że musi zrobić sikuj, czy go wpuścić do toalety. Jezu, ksiądz takie rzeczy. Tak, że już nie wytrzyma tak, no bo tyle tych pięter zaliczył, a babcia na to ksiądz sika? Więc jest to ciekawe. Nie, muszę powiedzieć, że książka robi wrażenie, dlatego, że może jest objęta trochę naszą branżą.
I miło jest poczytać o tym, że w Kołbrzegu się dużo dzieje, że w Kołbrzegu można zrobić fajne tematy, bo to także jest promocja naszego zawodu trochę na zewnątrz, tak? Bo ten Kołbrzeg jest traktowany trochę tak zaściankowo, na zasadzie tego, co kuźniar rano pokaże z kamerki zawieszonej na latarni morskiej i tyle o Kołbrzegu ludzie de facto rzecz biorąc wiedzą. I że dziennikarz też jest człowiekiem, też ma jakieś tam swoje, nie jest jakimś padlinożercą, hieną. Albo ludzie nas widzą w takich dwóch trochę barwach, tak? Właśnie sępy, to jak gdyby pierwsza kategoria, w której jesteśmy postrzegani, a druga kategoria to ludzie wszechmogący. A my ani jesteśmy jedno, ani drudzy, bo nic nie możemy de facto rzecz biorąc. Też jest to zahaczone. A sępy, no mój Boże, no na czymś coś trzeba zrobić, żeby żyć, tak? Czyli człowiek wychodzi rano i patrzy, co takiego się w Kołbrzegu dzieje, żeby na kolegium, które barwnie opisujesz, coś szefowi przedstawić i powiedzieć, no słuchaj stary, no nic się nie dzieje, to nie nasza wina, na przykład teraz są ferie, jest taka posucha, że od soboty de facto nic się nie dzieje, no mówiąc szczerze, zapełnić czasami gazetę super fajnymi tematami, czyli... No ale Michałki też są miłe, Michałki też można wydłubać. No tak, ale czasami człowiek by chciał, tak, tutaj dwa Michałki, morderstwa, dwa wypadki samochodowe, pociąg się wykoleił, dobrze było mieć kamerę na lotnisku w Bagniczy, zacząć, że samolot tak raz w tygodniu się rozbił. Jezu, przestań, nie gadaj tak. Rzeczy. Może ten... Z... To dlatego... Nie, Robert miał na myśli tych z modelarstwa kosmicznego. To dlatego, nie. Że Weronika... Nie, to nie, dlatego, proszę. Ja taka nie jestem. Że Weronika się Czekaj, nie zajmuje. Opakę. Masz wodę święconą? Dlatego, że Weronika takimi rzeczami się nie zajmowała, proszę Państwa. Weronika pisała, no co, lifestyle'owo, jakieś a rzeczy z wydarzeń. A prawda, a nie. Molestowania. Musisz się przybliżyć trochę do mikrofonu. O, gitara. Molestowania, mobbingi, wszystko. No, ale jakiś tam różowy bziu. No ile Jezu, tego? Nie wiesz tego jeden do jednego, no. Ale, no dobrze, ale ja nie krytykuję jeszcze Weroniki. Ja tylko mówię, ile się w Kołbrzegu dzieje. No sama wiesz. No to, że ty nie jeździsz na wypadki... On się dzieje i bardzo dobrze. To, że ty nie jeździsz na wypadki, nie znaczy, że nie jeżdżą. De facto rzecz biorąc, no coś ludziom trzeba pokazać. Przecież nie będziemy robili codziennie relacji na żywo. Ze mną. A to bardzo chętnie. Ale na przykład z targowiska, jak mówi, pietruszka podrożała o 10 groszy, a marchewka staniała, bo jest nadpodaż. Tak? O, przepraszam. Z cen i z relacji, co się dzieje na targowisku, można zrobić takie perełeczki, jak ja zrobiłam w Dzienniku Miasto i potem w Dzienniku Koszalińskim, że miałam swoich wiernych fanów. I to można tak opisać, tak opierdółkować. Dobra, tym fanem tak, nie byłem. Także wiesz. No wiem. Sorry, nie byłem w tym klubie. Bo nie czytałeś tego. Wcale, że nie. Czytałeś? Targowisko przy Trzebiatowskiej? No właśnie. I na tym jakbyś się tak, to byś się dowiedział. I na tym kończyłem. To samo Weronika brzydzi się polityką. No mówię, jak ja bym spotkał taką Weronikę, jakbym ją przełożył przez kolano, by się nawróciła dziewczyna dopóki bardzo by nie szybko. Dopóki nie spojrzała na ciebie swoimi szmaragdowymi, zielonymi oczami. I powiedziała, że jestem gejem. I byś utonął. I powiedziała, że jestem gejem. Tak by powiedziała. Jest to wysoce prawdopodobne, że tak bym się skończył. W każdym razie nie jestem w jej typie, bo wyglądam jak ona. Co mi wcale nie przeszkadza, naprawdę dobrze się z tym czuję. I współczuję tej... Powiem szczerze, że po lekturze tej książki stwierdzam, że to taka książka kołbrzeskiej Bridget Jones. Taka no dobrze, mamusia próbuje ją na siłę, na siłę wydać. Ale tak, no bo tak jest, tak? Tak. Kobieta... mi to trochę ciężko zrozumieć, tak? Dlatego, że żyję w trochę innym świecie. Ciężko jest zrozumieć kobietę, to jesteś mężczyzną, która wcinasz snickersy, ma swoje stałe grono, tak? I raptem wyjechała raz w życiu na rower, wyrżnęła orła i zobaczyła tego jedynego. Oje, zupełnie inaczej. Spłaszczyłeś, zwulgaryzowałeś, w ogóle jesteś okropny. Dobrze, że ja nie recenzowałem. I wcale nie je tych snickersów, tylko je gołąbki. Gołąbki robią. Ale beztłuszczowe. Tak, i fit. Ale potem nadrabia to innymi rzeczami. No właśnie. No właśnie. Jejku, na która z kobiet, czy który z mężczyzn nie miał jakiegoś napadu jedzenia na jakieś słodkie, czy niesłodkie, czy różne inne dziwne rzeczy, które się pojawiają w książce. No czemu nie? No zawsze każdy ma jakieś słabości. No właśnie. Dni są różne i o tym właśnie jest. Więc wybacz Weronice jej słabości, a nie, że jej byś przywalił od razu. Ale klapsa by dostała za niechęć do polityki. Ach. Zresztą skądinąd politycy też powinni tę książkę przeczytać, bo jest tu sporo o fałszu i obłudzie, którymi raczy się nas na co dzień, a nie chcielibyśmy być właśnie ofiarą tego fałszu i obłudu. Nie, ja myślę, że jednak mężczyźni,
Znajomy mój przeczytał i mówi, jest książka magiczna, ale on ją tak skrócił do 100 stron właśnie. Że, jak że zostanie ta książka, jak zostanie ta książka w ogóle nie lekturą ma. Szkolną w liceum, zwłaszcza w Kołbrzegu, to ja napiszę streszczenie. Biorę się na to, taki skrypcik Roberta Dzięby. Brykczek taki. Tak, ja napiszę takie streszczenie normalnie, że powali to wszystkich na nogi i będzie to konkurencyjne. No dobra. Książka jest bardzo fajna, naprawdę mi się podoba i muszę ci powiedzieć, że wczoraj razem z moimi przyjaciółmi, z Przemkiem Gryniem i ze Sławkiem Chałupniczakiem staliśmy na ulicy Koszalińskiej pod klatką i co chwilę tylko się ruszaliśmy, bo nam światło gasło, żebym mógł dalej czytać i zapoznać chłopaków z klucz sprawy i jestem przekonany, że poczytają przynajmniej te fragmenty, które im zaznaczę. Niech zgadnę, strona 10, tak? A wcale, że nie, prawda, bo tu są lepsze elementy, bo stronę 10 to ty mi policzyłaś, poleciłaś, a wcale, że nie. Powiedziałam, na co sobie zgadzę. Zaraz. Kurczę, to było od pierwszej w nocy, jak czytałem, więc już. To już gdzie to jest? Chyba nadamy reklamę. Nie będziemy nikogo męczyli reklamami. Tekst. Kochanie, lepiej samej przykręcać śrubki, niż się wykręcać od seksu. No. I bardzo dobrze. Córuś jestem. Matka jest magiczna. Coś niesamowitego. Po prostu jest wszędzie. No jest, tak. I tak było. Przy różnych chwilach ją tam i kontroluje i w ogóle i wszystko i. Ale jest potem raz stosuje zimny wychów. Potem jest... Nie mogę. Tekst. Kolegium redakcyjne. Starosta przybrany za zająca ma rozdawać paczki dzieciom w bibliotece. No co? Super sprawa. No po prostu coś fantastycznego. Panie starosto... Wymyśliłam. I zbliża się Wielkanoc. Środa Popielcowa za tydzień. Panie starosto, prosimy przeczytać tę książkę i wziąć wzór z Weroniki, tak? To super temat, teraz się przeprosta zająca, a prezydent za wilka i byśmy mieli nową story w Kołbrzegu. Proszę Państwa, a wcale, że nie, bo ja mam, nie przeczytam, specjalnie ci zrobię na złość, nie przeczytam strony 10. Może nie zrobię tego tak, jakby to zrobił, nie wiem, jakiś znany aktor, na przykład Sztur albo ktoś jeszcze. Dobra, czytaj, nie gadaj, bo mam się nie mścić. Tak. W gabinecie naczelnego unosił się zapach czosnku, cebuli, herbaty z guaraną i wnętrza niemytego pępka, czyli mikroklimat, jaki więźniowie uzyskują przez lata, nie wietrząc cel. Zapaszek nigdy nie był złamany aromatem kawy ani zapachem jakiejkolwiek wody kolońskiej czy choćby mydła. Bajeczny był z frakcji ultraekologicznej albo stawiał na naturalne piżmo samca alfa. A samiec przecież nie wietrzy nory, bo jego zapach słabnie, a tym samym ulatnia się autorytet. Pracownicy wchodzili więc do gabinetu naczelnego Gęsiego bez słowa, jak do komory gazowej, pogodzeni z losem. Za każdym razem myślała o staruszce i zduszonym kanarku z wiersza Różewicza. Bajeczny siedział za biurkiem i strzelał długopisem. Zzute buty, równiutko ustawione na gazecie konkurencji, stały za szafą z segregatorami. Smagnął wzrokiem zebranych, ustawionych w półkolu jak grupa terapeutyczna i patrzył na czyściutki blat biurka. Wymamrotał powitanie i wierzchem dłoni otarł usta jak po wymiotowaniu. Tak. Straszne przeżycia. To musiało być straszne, takie kolegium. To coś strasznego. Młodzi adepci, jak czytają takie rzeczy, to wyskakują przez okno. Nie, ja myślę, że się zastanowią. A po drugie, mówię, to nie był jakiś konkret. Ja tylko chciałam, przecież gdyby tacy ludzie naprawdę istnieli i tacy śmierdzący, i tacy zniechęceni w ogóle, to oni by eksplodowali w ogóle. W ogóle, gdyby istniał chociaż jeden człowiek, jakoś, który ma chociaż połowę tego, co ma bajeczny, czym ja go obdarzyłam, no to by sam siebie po prostu tępym długopisem wyłączonym, nie wiem, co by sobie zrobił. Wymyśliłam coś takiego, żeby po prostu osadzić Weronikę w trudnych warunkach, no, że nie tylko tutaj bzi, że tutaj singielka dobrze sobie radzi, tu, cudowny szef, który ją tam szczypie w tyłek i jej się to podoba. Aha. Nie, takie to miał być po prostu taki poligon, że ma swoje problemy, ma swoje kłopoty. A uważasz, do kogo skierowana jest książka? Komu byś ją poleciła?
No wiadomo, wszystkim tam babciom, dzieciom i pewnie nie, no, w ramach ogłoszeń parafialnych ona być trzeba. Ja myślę, że to może być książka dla osób, dla kobiet. No i jednak dla kobiet. Chociaż tak jak mówię, mężczyźni, proszę bardzo. Żeby sobie przewentylowały głowę, żeby się uśmiechnęły, żeby się no chwilami, żeby się wzruszyły. Nie jest to jakaś cegła, żeby przywaliła i po którym się po prostu chce tylko pójść i kupić Paul Silver, czy tam wydłubać i zrobić sobie krzywdę. Na poprawę humoru, na takie przewietrzenie, na nabranie dystansu, na spojrzenie na pewne rzeczy z zupełnie innej strony. No i takie, że nic nie jest nigdy do końca przewidywalne, ani że nie jest przegrane. No, że nie jest tylko czarna dziura i nic się nie może dobrego wydarzyć. Dobrze. Książka pojawiła się w księgarniach. Zdradzono mi, że przeżyłaś bardzo mocno sprzedaż. O Jezu, no po prostu się miotałam jak Janda, nie wiem, w modzie polskiej, co kiedyś opisywano. No nie wiem, no taka jestem, wpadłam do tej księgarni. Oczywiście jak zobaczyłam na wystawie, no to się klasycznie, histerycznie się poryczałam, wiadomo, tak? Znaczy się wiadomo, nie wiem czy wiadomo, no ale ja tak. Był telefon od mamy? Ze światów. I ten. No i wchodzę i mówię, nie, że mogę zrobić zdjęcie, żeby rzucić na fejsa, tak? Bo jestem na fejsie od czasu, jak napisałam. To już jestem już taki fejs, że ojej. No i tak robię te zdjęcia, pytam się pan, tak Polsce cała biega. No i takie dziewczynki. Znaczy się kobiety, są bardzo sympatyczne. Patrzą. No jakaś pierdolnięta, za przeproszeniem, chodzi tam. No i chyba pani z matrasem, bo ta autorka, bo to pani napisała, tak? No to ja poproszę tutaj o autograf. No więc tam prawie, że ją zadusiłam ze szczęścia. Podpisałam wszystko i taki był mój pierwszy autograf. No to była pani Monika z Białegostoku i co dla mnie było fajne, że one tak, no na razie zobaczyły taką piśniętą, no mówię, dobrze, to będą miały pamiątkę z Kołobrzegu, jak to debiut i w ogóle, ale też na podstawie tam przejrzały ją trochę i też się zdecydowały. I osoba, która mnie w ogóle nie znała, bo część przez sympatię, czy nawet przez antypatię, żeby potem przeczytać i dowalić, chociaż żeby dowalić nie trzeba czytać. I to był mój pierwszy, tak. No to ciekawe, to bardzo. Zresztą to do każdego jeszcze ciągle bardzo emocjonalnie podchodzę. Aha. Znaczy jak emocjonalnie? Co to znaczy? No bardzo, no jak? No to do każdego, jak to każdy kto, nie wiem, jak wiem, że czyta, czy jest w trakcie czytania, albo jak ten, no to, ale co? I oczywiście, no. Co było źle, co ci się nie podobało, czego za dużo, czego za mało. Nie, właśnie muszę chyba to przekręcić, bo nie to, jak cudownie czytało ci się i w ogóle, ach, fajna, nie? Tylko, że kurczę, może być? To muszę zmienić. Krótka reklama i wracamy? Tak. Pasuje? Dobra. To, proszę Państwa, krótka reklama i za chwilkę pojawiam się znowu. Centrum Usług Pogrzebowych Regina służy pomocą w najtrudniejszych dla Państwa chwilach. Kompleksowe usługi pogrzebowe na terenie całej Polski. Odbiór zmarłych z domów, przygotowanie pogrzebu, bogaty wybór trumien, urn i krzyży. Kremacje zwłok, ekshumacje, pełna dokumentacja pogrzebowa oraz pośrednictwo w ZUS i innych instytucjach. Centrum Usług Pogrzebowych Regina, ulica Wolności 26. I tak właśnie, proszę Państwa, widzicie, Małgorzata Maj szuka fragmentu książki, który jej się najbardziej podobał. No taki weronikowy bardzo. Taki weronikowy bardzo.
Kiedy jest w szpitalu i obserwuje naprzeciwko sale operacyjne. A może właśnie jedne z tych szerokich barów pod niebieskim albo zielonym fartuchem z naprzeciwka to on? Może te błyskające z nad maseczki oczy to jego oczy? A perlisty pot rosi właśnie jego cudowne czoło? Intensywnie wpatrywała się w każde okno i w każdej postaci dopatrywała się Jerzego. Zobaczyła, jak jedna z ubranych na niebiesko postaci kładzie rękę na opiętym zielonym suknem pośladku stojącej obok osoby. Gadzina przeprzydła. I to po tym wszystkim, co jej mówił, co ona jemu szeptała ostatniej nocy, po tym, co tutaj nie powiem. Teraz on, parę godzin, po tych czarownych godzinach, łapie za dupę jakąś zdzirę. Kurwę po prostu. Uśpiona wściekłość Weroniki znowuż dała o sobie znać. Nienawistnie patrzyła przez okno i ładowała akumulatory wściekłej włoskiej zazdrości. Miała ochotę mydelniczką wybić szybę w sali operacyjnej i przerwać to obrzydlistwo, jakiego się dopuścił. Świństwo, na które miał wyraźne pozwolenie, a zatem nie robił tego pierwszy raz. Chciała otworzyć okno i wykrzyczeć całej klinice, jakim podłym, nikczemnym robakiem jest Jerzy Król, wielki doktor, lekarzy na zadychę. Oszust, świnia i padalec. Jak mogła być tak głupia i uwierzyć w jego bajeczkę o męskiej burzy hormonalnej i maślance? Kuracja, sracja. Potrzebuje konsultacji psychiatry, a nie internisty. Nie miała żadnych wątpliwości, że to on przecież mówił, że właśnie o tej porze będzie operował. Wolała umrzeć. Już nie chciała, żeby wyniki były błędne, ani żeby okazało się, że to jakieś błahe zapalenie, które w wyniku źle odebranych odczynników zwielokrotniło stężenie czegoś tam w jej krwi i moczu. Z żalu i wściekłości nie chciała nawet zemsty na niewiernym, cuknącym karmelem kłamcy. Postanowiła tylko, że po własnej śmierci, na którą miała teraz największą ochotę, będzie go straszyć. I paranormalny sposób spowoduje, że Jerzy nie zazna spełnienia z żadną kobietą, ani nawet sam na sam. A co? Popamięta on Weronikę Sasińską. Oj, popamięta. Hak mu w smak. I ona tak patrzy przez to okno i tak jej się kotuje w głowie. Potem się okaże zupełnie coś innego i potem jest jeszcze parę takich właśnie innych zdarzeń. No Weronika jest taka przesunięta leciutko na punkcie i tak patrzy i tak się, a potem coś się wydarzy i znowu jest wspaniale. Proszę Państwa, nie ulega wątpliwości, że faktycznie Weronika to bardzo ciekawa postać. Spotkaliśmy się nie tylko po to, żeby tutaj Państwu pokazać, żeby można przeczytać. O tak. Takie, którzy czytałem książkę. No. Nie ma tu obrazków. Nie ma. Nie ma, więc jeżeli ktoś się łudzi na to, że kupi książkę, żeby poglądać obrazki. Z gołą babą. Na przykład. To tak, proszę Państwa, się nie dzieje. A zanim jeszcze powiem ostatnie magiczne słowa, a jak środowisko odebrało Kołbrzyskie książkę, dziennikarzy i tak dalej? Z odsłuchu wiem, że bardzo fajnie i bardzo sympatycznie. Podobała się, podoba się, wszyscy czytają i każdy zwraca uwagę naprawdę na coś innego, coś na czym mi zależało. Część oczywiście mówi o bajecznym, że w ogóle kto to, co to, jak to, no więc ja mówię nie, to nie jest osoba, o której myślicie, w ogóle absolutnie, bo wiadomo. Ktoś inny mówi właśnie na te sceny erotyczne, które są podobno bardzo odważne. Moim zdaniem, no nie. Jeszcze inny właśnie zwrócił uwagę na to, że rzecz się dzieje w Kołobrzegu. Ktoś inny na te takie, no, pokręcone czasami smaki. Jednym się podobają dialogi, innym tych dialogów jest za dużo, że za długie. Ktoś tam mówi, że właśnie za krótkie No dla każdego tam jakieś muśnięcia są. Proszę Państwa, zachęcając Państwa do zakupu książki, bo polecamy, bardzo ciekawy jest opis z okładki. To jest bardzo ciekawy cytat. Proszę Państwa, ja go przeczytam, zachęcając Państwa. Siedziała z podkulonymi nogami w kącie kanapy, jadła surowe ciasto w nadziei, że wraz z zaklejonymi ustami sklei złamane serce. W parę minut opróżniła miskę. No macha, duża micha. Tak. Oblizała palce i sięgnęła po telefon. Curuś,
To już koniec, chlipnęła. Pozwól, że ja to ocenię. Tak, to jest ta postać. To jest matka. Opanowanym tonem matka sapera Ewasa. Nad niewypałem odpowiedziała matka. No jak mówię, że koniec, to koniec. Byliśmy w błędnej owcy. Błąd, cholera, mogliście do królika. Ładnie ci w niebieskim, chociaż w owcy jest dobre światło. Kurczę, normalnie jak reżyser. No matka jest tak, matka jest... To bez sensu, on mnie nie chce i już. Krótko zrelacjonowała spotkanie. Kiedy doszła do sceny pożegnania, rozbeczała się w głos. To, że nie wsunął ci języka do ucha na pierwszej randce, o niczym nie świadczy. Mamuś, to nie była randka, tylko jakieś pieprzone służbowe spotkanie. Jak ma na imię? Co robi? Jak się nazywa? Ewa Sasińska była w swoim żywiole. Niczego mi nie wsuwał i nie wsunie nigdy w nic. Mamuś, szlochała. Imię, nazwisko, zawód. Inspektor Ewa na tropie. Jerzy jest ortopedą od kolan, najbardziej jest cudowny. Weronika właśnie przeglądała pudełka ze świątecznymi ozdobami i odgryzała głowę cukrowemu barankowi. Smakował kurzem. Wychowałam rozwielitkę. A teraz dokładnie po kolei i z podziałem na rolę. Proszę Państwa, świetna powieść. Dobrze się czyta. Jeszcze jej nie doczytałem do końca. Nie wiem, jak się skończy. No, podobno Weronika zmieni zdanie. Tak mówi tytuł. A jak będzie, proszę Państwa, to się okaże. Zachęcamy wszystkich do kupienia książki. Tak jest, proszę Państwa, niedroga, naprawdę, bo... Naprawdę, na jesień, na zimę, zdziwiony. Na popranie, poprawę. Byłem zdziwiony co do ceny, myślałem, że z 5 dych. A proszę Państwa, niecałe 30 zł, 29 z groszami. O, może tak powiedzmy, jak w hipermarkecie. No jak 30 jakoś myślę, tak. Myślę, dwa wieczory, a gdzie do kupienia jest? W Matrasie na Gierczak i na Walki Młodych. A w piątek... Mogę? Możesz. W piątek na Walki Młodych od godziny 15 do godziny 18 będę siedziała i podpisywała osobom chętnym książkę. No dobra. Własną ręką. Dobrze, bardzo. Chybotkami swoimi. Ja poproszę już teraz. Dobrze. Autografa proszę mi tam strzelić. Piszę. Zielony, no dobrze, niech będzie. A jaki chcesz? Mam jeszcze flamastry. Dobra. Wiesz, jak będziesz chciała, to możesz nam redakcję fotografować. byle potem się znalazł ktoś, kto to odmaluje. Kto przeczyta, będzie wie, o co chodzi. Dobrze. Tak, Gosia Maj w tej chwili, proszę Państwa, podpisuje książkę. Coś tam nam skrobi, jakąś dedykację. Nie, Robertowi, Małgorzata Maj. Jesteś straszny, tak? Napisz tak. Coś tam jeszcze może potem mi teraz przyjdzie do głowy. Tak będzie to zgodne. Na pstryczek. Nie umiem. Nie umiem? Czego nie umiem? No i co tam wyszło? No nie, no Robertowi, Małgorzata Maj. Data koniecznie, stempel, podpis i liczba załączników. Jak na dobry urząd przystało. Proszę Państwa, w związku z tym, kończąc naszą audycję i zapraszając Państwa na co? Dzisiaj piąty. Tak, nawet się zgadza. I zapraszając Państwa na audycję czwartkową, serdecznie zapraszamy. I zapraszamy na dziennikarski komentarz tygodnia od razu, jak już jesteśmy, bo będzie bardzo ciekawa audycja. Prosimy oglądać. Tam nie tylko powiemy, przeczytamy stronę 10 dla Państwa w piątek 8. Więc zapraszamy koniecznie. Będzie dużo komentarzy. A przypomnę, naszym gościem była Weronika. Zmieniająca ciągle zdanie. Czyli Małgorzata Maj w debiucie ogólnopolskim swojej powieści. A masz już pomysł na następną powieść? Tak. No dobrze. To żeby zostawić sobie na następne spotkanie, mam nadzieję, że Małgosia częściej będzie wpadała do naszej redakcji na kawę, ciacho. Jak chcesz, to przybijemy ci jakąś nazwę, tak? Albo w króliku, albo w owce, będziesz mogła siedzieć coś. Dobrze, chętnie. Króliki, owce, żeby było, tak. Żeby tu było. Proszę Państwa, zakończmy naszym słynnym szlagierem. Mewy to świnie. I zapraszamy jeszcze raz na czwartek. Zapraszamy serdecznie. A Państwa w piątek na spotkanie autorskie. No i dziękuję Państwu bardzo za uwagę, za życzliwość i Tobie za zaproszenie. Tak, trzeba, grzeczność wymaga tego. Grzeczność wymaga. Dziękujemy za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.